Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy 20. Tak wyszło, że jadę trochę wcześniej, ale tylko na tydzień. Mam ze spraw rodzinnych. A za tydzień będę wracał. A teraz nadrabiam zaległe dni na tych tachokartkach. Nie wiem, wypisuję to tak, żeby była ciągłość. Jak widać, tutaj mam zaznaczone, że stałem. Teraz jesteśmy przy 17. I mam namalowane, że stoję i tak kolejne dni też wcześniej. Stałem po prostu 0 km i piszę, nie bawię się tam w te urlopówki. To jest żaden problem wymalować, co tam te 0 km, to się nic nie dzieje. A my jesteśmy w Zabrzu na załadunku. O, widać, że w Polsce, bo ładny znak mamy. Tutaj nawet kamery się znalazły. Jesteśmy w Zabrzu na załadunku, w AGD Markecie. Znanym nam z wcześniejszych filmów. Tam się będziemy ładować. O! Renia ma nową szybę, jak widać, wymieniona. Nawet się na nową wycieraczkę załapałem. Ale niestety przy wymianie szyby uszkodzili maskę, jak widać. Jest wgniecienie. Szyba spada po prostu stara na maskę. No ale to tam taki mały kosmetyczny błąd. No i tak sobie wypisuję to tutaj. No i będziemy czekać. Byłem się tam zameldować w tej firmie, ale powiedzieli mi, że jeszcze długo poczekam, znaczy długo. No mam nadzieję, że niedługo, bo jakieś tam spotkanie prezesi mają i oni nie wiedzą, co mają ładować i takie pieprzenie. Także skserowali dowód rejestracyjny, dowód, znaczy prawo jazdy i sobie czekam tutaj w samochodzie na to, co dalej będzie. Dzisiaj już mamy zimno, mamy tylko 3 stopnie, także jednak można odczuć temperaturę. Chcieliście, żebym wam pokazał więcej właśnie takiego, co się robi w wolnym czasie, no to na razie wypisuję zaległe dokumenty przed wjazdem do Niemiec, bo towar ma lecieć do Frankfurta na jutro. Także czasu mamy sporo, ale do Niemiec, że jak wjeżdżamy, to trzeba mieć wszystko zrobione, bo po co płacić tym, na przeproszeniem, ciulom mandaty. Co można robić w wolnym czasie, jak się siedzi i nic się nie dzieje? Na pewno oglądać jakieś filmy, jakiś laptop to jest w ogóle jakaś podstawa, czy tam tablet, cokolwiek, jakimiś filmami, serialami, z czymkolwiek, bo jak wiecie, no czasami się czeka, czasami ten czas oczekiwania jest dość długi, czy na załadunkach, na rozładunkach czasami nie ma z czym jechać i wiecie. W ogóle dostałem taką fajną rzecz dostałem od szefa. Znaczy fajną. Mówi, jak jedziesz z towarem, mówi, to weź sobie to postaw na pacy. Czyli weź sobie to włącz. O. To taki pilocik. Jak jadę z czymś cennym. Tak. Mam to postawić na tyle paki. Kamera się uzbroi i po prostu i spać i zasłonić pakę. Ktoś będzie próbował coś stamtąd zwinąć, no to zacznie się nieprzyjemny dźwięk, dość głośny, rozlegać. O, właśnie taki. Także no to chyba fajna sprawa, no bo podejrzewam, że w nocy na parkingu, aby się takie coś włączyło, to ja osobiście bym podskoczył na pewno, nawet w kurniku u góry. Także mamy dzisiaj 20 listopad, prawie 14 godzina. Od 13 stoimy tutaj na załadunku, byliśmy się tam zameldować, no i
czekamy. Nie wiem, czym się będziemy. Jakąś elektroniką na pewno, ale dzisiaj nie wiem, jakieś trzy telefony, chyba nie, jakieś tam słuchawki mam, ja nie wiem. Coś tam ma jechać. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy już jeżdżą i będą jeździć. Szerokości życzę wszystkim. Ładujemy się w Zabrzu telewizorami. Jak widać, arena dźwignięta. A może i nie widać, bo jest ciemno. Ale musiała być dźwignięta. Tak czy siak. Jeden z gorszych załadunków dzisiaj. O, widać. Powiem wam, do dupy dzisiaj jakoś nie wiem, co stoi od pierwszej. A już jest godzina chyba, ja wiem. Nie wiem, nie powiem wam, bo nie widzę. Która jest? Albo 17.05, czyli 4 godziny minęły, a się dopiero ładuje. Ma być 150 telewizorów. No dość kiepsko to widzę. Ten załadunek dzisiaj. Jakoś tak do dupy. Ładnie mamy godzinę 18.30, a my dopiero wyjeżdżamy z załadunku, który miał być o pierwszej. Przed nami 962 km do pierwszego miejsca rozładunku. Pierwszy rozładunek w Ludwigshafen w Niemczech, drugi gdzieś tam w Ulm. Nie wiem, ile tam do lotu. Co najlepsze, wieziemy na sobie 2,5 tony. Jestem w ogóle zdziwiony, że na takie coś poszli, no ale skoro tak chcą. 2,5 tony na pacę, no przecież 150 telewizorów. To auto siedzi, na latek jest dźwignięty. Ja tego tak trochę nie widzę, no ale część ciemną jak... Fajne spalanie będzie w ogóle po drodze. Że powiem wam, jeden z gorszych rozładunków, jak pracuję. Zawsze się czeka, ale... Ale nie zawsze aż tyle. Rozładunek niby do 9 czas rano, no to... Nawigacja pokazuje 3, 2 godziny zawsze dodaje. Wiadomo, postoję na jakieś tam tankowanie. Doliczmy tam tą 5, 6. Coś tam w zapasie mamy, no. Ciekawe, jak to będzie z tym. Jak tam dojedziemy i w ogóle. Jestem bardzo ciekawy. Teraz taka trasa krótka, już mówiłem wcześniej, tylko tydzień. Nie będziemy widzieć, przecież tam jakiś tydzień w domu i polecimy i potem na święta zbijemy do domu. W sumie dobrze, w sumie wypadnie, że na Andrzejki w domu. Nie ma źle. W każdym bądź razie z pracą kierowcy wiąże się dużo wyrzeczeń, chociażby tych właśnie jakichś wyjść i innych rzeczy. Bo jak wiemy, no w domu się jest bardzo rzadko i jest problem wszystko pogodzić. Czasem człowiek ma dość, by chciał znaleźć gdzieś jakąś normalną robotę na miejscu i szlają się gdzieś w całym świecie bez celu w sumie. Kołysza nieźle.
Dużo też z was pisało mi, znaczy dużo tam parę osób napisało, że często opowiadam, załadowaliśmy się, dojechaliśmy i tak dalej, że w liczbie mnogi, a ja sam, no dobra, no ale jakoś tak mi się mówi. Wiem, że niektórzy się lubią czepiać szczegółów. Jakby tak popatrzeć na to z innej strony, no to jeżeli tak ten, no to tak dojechaliśmy, no to ja i samochód, nie, no to jest liczba mnoga. Ja i Renia, nie? Na przykład tak można na to popatrzeć. Ten odcinek na pewno będzie krótszy, no chyba, że będzie jakiś dużo, dużo akcji czy tam rzeczy, które można pokazać, no. To tymczasem jesteśmy już po drugim rozładunku. Jesteśmy w Ulm. Rozładowaliśmy się w tym pierwszym miejscu pod Frankfurtem z tymi telewizorami o godzinie 10. No tylko że ręcznie to trzeba było rozładowywać, bo były 4 palety, a reszta luzem, także trochę roboty było. W sumie w nocy żeśmy 3 godziny przespałem 3 godziny, żeście zaś potem nie mówili, że mówię w liczbie mnogiej. 3 godziny spałem, no i później jechałem. A tutaj do Ulm miałem 238 km. Się rozładowałem niedawno, teraz mamy godzinę. Godzinę mamy 14:38. Sobie już pojadłem. Jak widać jeszcze syf, chcieliście zobaczyć życie w busie. Widać jeszcze burdelik jest. Kawa. W końcu się przerzuciłem, bo te energy drinki mnie podejrzewam prędzej czy później wykończyły. Także. No i czekamy. Czekamy, czy coś znajdą na weekend, czy nie. No jak nie znajdą, no to na pewno tutaj stać nie będę przez weekend, bo jeszcze mi nie bije, żeby w takiej dziurze gdzieś przy autostradzie, przy jakiejś, to nie autostrada, w takim miejscu miał weekend spędzić, nie, na pewno nie. Ostatnio żeśmy mieli fajną miejscówkę, znaczy miałem tam w tym pod Hamburgiem parking i internet i sklep i wszystko, to co wam pokazywałem. Miałem bardzo fajny parking, oby takich więcej. Co my tu jeszcze mamy? Wiadomo, piwko jakieś. O. Sam w sumie już nic. Tutaj baniaki z wodą też muszą być. Buty. Tak tu w sandałach jeżdżę. W sumie mam w dupę tą opinię, jak jestem w pracy, że Polak to sandały i skarpety. Jechać, żeby mi było wygodnie, a nie patrzeć na opinię ludzi. Także a kilometrów za dużo żeśmy nie zrobili, bo w sumie coś 1300, może razem 1250, no jakoś tak żeśmy przejechali, także. Także zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy pod firmą we Francji. Będziemy się ładować tam jutro o 7 rano. I będziemy z tym lecieć do Włoch koło Neapolu. Także dość sporo kilometrów. Jakieś 1500. Siedzimy sobie i czekamy tu pod tą firmą, no. Czy jakiś Austriak przed nami. Ciężarówką. Jakieś tak. Ogólnie to takie zadupie. Weekend w sumie w miarę fajnie przeleciał. Bo też taki Polak stał i w tych Niemczech tam pod Ulm, to żeśmy weekend razem spędzili. Trochę żeśmy wypili i pogadali.
ciekawe, czy na jutro od razu załadują, dobrze by było, no bo dość dużo tych kilometrów, żeby jak najmniej w nocy jechać, a jak najwięcej za dnia zrobić. Tym bardziej, że dzisiaj będziemy całą noc spać i coś wyśpimy, żeby później na noc jak najmniej zostało. No, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać, wszystko jutro. Wcześniej też byliśmy na prysznicu, byłem na prysznicu. No ale co na takim hofie, autohofie. No fajny prysznic, bo nowy w sumie. No ale wiadomo, jak wszędzie płatny 3 euro. Tam 10 minut chyba czasu było. Znaczy na wodę, nie? 10 minut leciała z prysznica, 10 minut woda. I w sumie. Jak to wygląda? Jakiś film oglądam teraz. Jeszcze jakieś piwo wypiję i też pójdę spać. Na tyle, no zobaczymy jak jutro. Jak jutro nam się wszystko potoczy. To pewnie coś z trasy nagram. Co i jak wygląda. Jesteśmy pod firmą. Mieliśmy się ładować o 7 rano, a już jest która? 9:20. No. Także po prostu ładnie nas załatwią, znowu cała noc będzie do jechania. Ciekawe kiedy nas załadują, a od załadunku 22 godziny na dostawę, a będzie jakieś 1500 km może. To po prostu świetnie. To na załadunku buty potrzebne i kamizelka. Tam widać jakaś cysterna się roz... Nie wiem co to jest, z czym to w ogóle jest, z jakimś paliwem albo z czymś, nie wiem. Ogólnie no też stania i stania. Wczoraj żeśmy tu przyjechali, a ciekawe o której nas załadują. Jeszcze się wypocznij sobie, bo tutaj mamy 22 godziny od załadunku. No jasne. Od rana my mogli załadować, jechać przez cały dzień i jak najmniej tą nocą jechać, bo się najgorzej jedzie potem, bo się chce spać. Teraz załadują nas nie wiadomo o której, potem będziemy walić całą noc. Już policzyłem, jakby mnie o 10 załadowali, to do 8 rana mam czas, no to masz całą noc jazdy. No ale nie załadują o 10, bo już jest w pół do prawie. No, także super. Ale kogo to interesuje, że człowiek całą noc pojedzie. Oni nie muszą jechać, nie? Oni se siedzą w biurze, to... Jeszcze nawet nie umiem się określić normalnie. Jakby tak... Mogli powiedzieć, napisać na tej kartce, albo nie wiem... Przyjdź o 11, będzie załadunek, albo... Idź spać do góry i cię obudzimy, jak będzie kolej na ciebie, albo coś, to nie... Oni nie wiedzą, czekać. Nie wiem, jeszcze po francusku pierdolą za przeproszeniem. Dogadać nie umiem w żadnym języku, bo co to angielski to zapomnij, że mnie tu się... Tu jeszcze takiego kolegi, z takim kolegą Słowakiem w lusterku go widać, taki całkiem spoko koleś. Myśmy trochę gadali, on też w sumie stoi tu od soboty po południu. Ja przyjechałem dopiero wczoraj wieczorem, ale... No. Też miał się rano ładować o 7, też miał się ładować i co? Ta praca niestety czasami wygląda właśnie. No nic. Trzeba coś zjeść i... Może załadują, zobaczymy. Że jak tu kiedyś traficie, to... Sogefi. Macie pewność, że... Będziecie wstali i czekali. Nie wiadomo na co. A najbardziej wkurzające, że co chwilę podjeżdża jakiś tir.
i oni się ładują, a... albo rozładują, nie wiem co tam robią, a ja dalej czekam, w sumie ten kolega z dużego też czeka, także takie stanie. Jesteśmy na rozładunku we Fiacie. Jeszcze parę innych aut. Czekam na rozładunek. Później coś mamy. Będziemy się ładować w... też tutaj niedaleko. Frosinone. Ale gdzie to nie wiem. Wiem, że 18, także... rozładuję się i gdzieś stanąć i spać. Bo już taka godzina w sumie. W nocy tylko półtorej godziny snu. Tam nie za bardzo kamerować można, także się czaję z tą kamerą, żeby nie było. Jestem we Włoszech na autogrylu. Jednak dzisiaj nie ładowaliśmy w tym Frosinone. Jutro się będziemy ładować. Tutaj jeszcze busy stoją. I tam jeszcze... kocham cię, a ja ciebie. Bezpiecznego lotu. Zadzwonię stąd. Taka sytuacja z autogrilla dzisiaj. Przychodzę się kąpać. A jak wiemy, na to autogrille są darmowe, tak? Prysznicy. Przychodzę się kąpać, a on mi mówi, wychodzę i... a on mi mówi... Kofi. Ja na niego patrzę, mówię, co, jakie kofi, nie? Przez chwilę myślałem mu powiedzieć, dzięki, kawę już dzisiaj piłem, ale potem mówię, że wiedziałem, o co mu chodzi, żeby mu dać euro, nie? Na kofi. A ja tak nie wiedziałem, co powiedzieć, mówię, a mówię, że portfel w aucie zostawiłem, a on mówi, no to żebym poszedł i wrócił. Ja mówię, no, już ci się wrócę, ty. I tak musicie uważać na takich, bo po prostu no, naciągają w tym na kawę, czy tam 2 euro, czy euro, a nie ma żadnego obowiązku dawania im na to. Że jak jakiś auto, jakiś prysznic zamknięty, idziemy do kasy, tak dzisiaj ja, poprosić o klucz, oni muszą nam dać taki klucz na ten prysznic, bo to nie jest tak, że jest takie prawo według jakiegoś artykułu tutaj włoskiego, że jest zarządzone, że wszystkie prysznice na autogrillach, na autostradach we Włoszech są darmowe. We Włoszech ciepło dzisiaj, teraz już trochę może mniej, bo tylko 12 stopni. No ale wcześniej było 19, także ciepło. No i tak jutro sobie wyruszymy o 7 rano, tak myślę. O 7 sobie ruszymy, bo tam lądówkami mamy jechać do tego Frosinone, tam 130 km. No i załadunek gdzieś po południu albo wieczorem, nie wiem. Nie wiem, czy już żeśmy się tam nie ładowali w tym Frosinone. Jakimiś skórami do samochodu w pokrowce, nie wiem, teraz nie pamiętam. Do Turynu to chyba jedzie. Jeżeli to jest to samo, no to będzie to. Zobaczymy. Tymczasem jakiś film i tyle, i spać. Kolejny prysznic we Włoszech na autogrillu. Presywno, ale przynajmniej suszarkę dali. I na razie nie spotkałem żadnego makareniarza, który mówi kofi i chce euro. Także, a później przed nami 700 km niecałej, lecimy tam do Grubliasku pod Turyn i tam będziemy się rozładowywać o 6 rano, także mamy trochę zapasu i tyle. Teraz tak sobie lecimy na drugi załadunek. Na pierwszy dzisiaj jechaliśmy z tego Frosinone do tego pod Turyn, do tego Grubliasku o 4:00, tylko było zamknięte jeszcze to o 6:00, dopiero żeśmy się rozładowali. Przejedź przez rondo, drugi zjazd. Trochę żeśmy pospali i pospałem trochę i teraz jadę na załadunek koło Milano.
Warszawę za Milanem. No. To niby do Holandii, nie wiem, ale... Że jest dzisiaj czwartek. Zawróć, jeśli to możliwe. Następnie, na końcu drogi, skręć w prawo. Co mi tu pieprzy? Zawracaniu. Bo miał mnie już ściągać do Polski, do kraju. Także nie wiem, czy nie będzie jakiegoś przeładunku gdzieś, na czyjeś auto, czy jak. No. Chyba, że ma już coś nachytane na jutro w tej Holandii, że jakbym się zrzucił z tym, to od razu biorę i do Polski jadę. No, zobaczymy. No. Oczywiście teraz te 200 km do załadunku od tego Grugliasko to lądówkami, nie? No to 3,5 godziny 200 km, no po prostu rewelacja. Teraz zostało tylko 57 km jeszcze i godzina 10. Że jak na taką ileś kilometrów, ale podejrzewam, że teraz przez same miasta polecimy tą końcówkę. To dlatego... Teraz mi drugi raz mi się zdarzyło kupić chleb we Włoszech. Ostatnio kupowałem kiedyś i teraz powiem wam, jest taki niedobry, że to jest niemożliwe. Wczoraj go kupiłem, dzisiaj go jadę dopiero na śniadanie, ale po prostu... Wtedy go kupowałem w jakimś tam włoskim markecie, a teraz w Lidlu. Powiem wam, tragedia. Taki niedobry, że po prostu szok. Naprawdę. Nie da się go jeść. Twardy i w ogóle niedobry. Już czwartek, to już w sumie tydzień jak jesteśmy w trasie, no bo tydzień temu w czwartek żeśmy wyjeżdżali i mam przejechane ponad 4000 km. Szału nie ma, źle też nie ma, także w tym miesiącu po 300 metrach przejedź przez rondo, pierwszy zjazd. Następnie przejedź przez rondo, drugi zjazd. Będzie około 15 może. Jak zjadę, to szału nie ma, ale... Przejedź przez rondo, pierwszy zjazd. Następnie przejedź przez rondo, drugi zjazd. Jakaś mamy się ładować jedną paletą, 300 kg. Przejedź przez rondo, drugi zjazd. Także możliwe jest gdzieś właśnie, tak sobie myślę, że możemy gdzieś przeładuje, no. Zobaczymy jak będzie. Zatem, że tak zastanawiałem. Po 300 metrach przejedź przez rondo, dwóch jednym zdjęciem. Następnie przejedź przez rondo, drugi zjazd. Nie wiem, czy już to mówiłem, to bym po prostu opisał je zdjęciem gówno. Przeproszeniem. Jeden wielki syf, naprawdę. Sobie myślę, przejedź chcecie, przez rondo, ale... trzeci zjazd. Następnie przejedź przez rondo, drugi zjazd. Włochy są naprawdę tak zasyfione, że... masakra. O. Rozładowaliśmy się w tej Holandii. Znalazłem jakiś parking w jakimś parku narodowym. Także teraz pora spać, bo całą noc żeśmy jechałem całą noc i teraz może coś w końcu do kraju znajdzie, bo wypadało. Także dobranoc. Właśnie jedziemy z rozładunku. Rozładowywaliśmy się w Sanoku, wczoraj ładowaliśmy się w Niemczech. 1300 km.
całą noc jechałem, z mamy w pół do dziewiątej. I do Sanoka do domu mam 300 kilometrów, także około 12 będę w domu. Powiem wam, jak człowiek wraca do domu, to nabiera takiej dziwnej siły. Więc podejrzewam, jakby to była jakaś kolejna noc, tak jak teraz ta, tylko gdzieś w trasie dokądś za granicą, to podejrzewam, że pewnie w nocy bym gdzieś stawał za spanie. Podnięty co chwilę by mi się ja nie chciało, a teraz praktycznie całą trasę przeleciałem dosłownie na końcu na autostradzie w Rzeszowie. Na godzinkę sobie stanąłem, no bo w sumie miałem czas, rozładunek między 8 a 9 miał być, a byłem tam o wpół do 8, to miałem nadrobiony czas. I najlepsze, przyjeżdżam na miejsce na rozładunek, budka ochroniarska, dostałem przepustkę, to jadę tam, nie, bo tam jest Sanok, 100 mil Sanok firma, jest tam zakłady jakieś produkcyjne różne i okazało się, że ten zakład, który tam akurat jest w tym 100 milu, pracuje od poniedziałku do piątku, od 8 do 15. Ja mówię, no to za super po prostu, nie, w momencie już mi się dźwigło już wszystko, no, ale tam było dwóch takich spoko gości, mówię, no a daleko stąd mieszkasz? Ja mówię, no 300 km, o, to byś, no, będziesz musiał stać na ten weekend, nie? No, ja mówię, no niech pan nie gada, no, i oni mi to odebrali, co prawda inne, bo oni tam od wyrobów, od surowców byli, ale zdjęli mi ten towar i odebrali mi go, także bardzo w porządku goście. No i pojechałem im po flaszkę do sklepu. Potem musiałem kombinować, jak im tą flaszkę znowu dać. Wjeżdżam tam znowu i do tego ochroniarza i mu mówię, no bo tam dokumentu jednego, nie dali mi jednego dokumentu tam, jednej WZ-ki. O, dobra, to jedź. No, no i dałem flaszkę. Bym się zdenerwował, jakbym miał czekać tam do poniedziałku. Po prostu człowiek myślami weekend w domu, a że już do domu ogólnie, nie, weekend i że w ogóle do domu, a plany ma, no bo to dzisiaj Andrzejki, w ogóle wszystko by legło w gryzach, bo bardziej, że było napisane, że rozładunek 8:09, okej, a Sanoka leć sobie na pusto, dobra, i to już dzisiaj myślałem, że szczęście daliśmy radę. Temperatura tutaj minus 6, to w sumie góry Beskidy, dobrze mówię, Beskidy. Także jest dość chłodno. Ostatnio żeście się marudzili, że za długie filmy, to tym razem film będzie krótki. To w sumie tylko tydzień w trasie, bo w czwartek wyjechałem. Wieczorem dzisiaj mamy sobotę, rano wracam. Na tydzień, dwa dni. Przez ten tydzień zrobiłem jakieś 7000 km. To jest ładny wynik. W tym weekend przestanę, nie? Bo staliśmy przez weekend. Sobotę, niedzielę. W niedzielę tylko trochę podjechałem na załadunek do tej Francji, a tak to